Halo, halo, cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy sobie właśnie tą rzecz, którą wam wcześniej powiedziałem w poprzedniejszym filmie, czyli jak bardzo dużo da radę zrobić na tych premiach w godzinę. Dla przypomnienia jest to premia na misję z telefonu, na misję ochrony oraz na misję VIP-a. Będziemy sobie te trzy rzeczy właśnie sprawdzali w takiej kolejności, aby oczywiście zrobić to jak najszybciej, jak najlepiej. I sprawdzimy to, nie? Mam nadzieję, że oczywiście będzie mi się na każdym zleceniu uda się zrobić elitkę, bo jeżeli się nie uda, no to będzie przypał i będzie trzeba trochę sobie dodać, jeżeli by się udała. Także ja już odpalam sobie timer i zaczynamy w takim razie, bo już tutaj... A, pierwszy trzeba zadzwonić rzeczywiście do Franklina, ale to też jest dosyć istotne, aby właśnie do niego sobie przedzwonić i już go oczywiście przeminąłem. Bo wiecie, no ktoś musi nam dać tutaj zlecenie, nie? Pierwszy trzeba zaczynać od telefonu, no bo telefon ma najdłuższy cooldown, więc zaczynamy od niego. Co prawda tak istnieje jak sposób, żeby robić tę misję bez tego cooldownu. Jednakże, no, nie będziemy tego tak robili. Zrobimy to tak, jak twórcy sobie wymyślili. Okej. Tego chyba nie miałem wcześniej. To jest chyba już coś, co mi się pierwszy raz wylosowało, więc coś w sumie super. Tylko, co mi tutaj powiecie? Co ja mam robić? On jest tam, nie? Ale co konkretnie, co tu mam zrobić? Zniszcz pojazd celu, korzystając z ciężarówki. Tam mamy ciężarówkę i wtedy możemy w niego wjechać. W sumie blisko nas jest, zobaczymy co tutaj, gdzie się to pojawi. Pojawiło się oczywiście po drugiej stronie, więc... A, no dobra, niech też będzie. Jeżeli mówią, że to nam pomoże, no to użyjemy tamtego. W takim razie mobilne zostawimy sobie. Bo lepiej niech, jak gra już coś podpowiada, żeby tu było, to niech lepiej, żeby tak zostało, bo... Mówię wam, potem może nie być za ciekawie, jeżeli się nie zdobędzie tej premii. Dobra, no to jedziemy w takim razie do niego. Zobacz, to już nie jest za ciekawie jeździć taką ciężaróweczką kogoś pokonywać, ale no cóż, no tak się wylosowało, więc tak musi zostać. No, według mnie ewidentnie tutaj Phantom Wedge to byłby bardzo dobry, byśmy go od razu rzucili już na sam dół i coś by było, tak? To ja mam go tak cały czas ciągnąć. To wiadomo, że zanim ja go rozwalę taką, taki po prostu biciem, to trochę to będzie trwało. Może w ogóle da radę go rozwalić takim biciem. Ja sobie zrespię, wiecie, tego Phantom Wedge'a, bo to... mi się nie wydaje, żeby to było takie proste. Żeby bić tą ciężarówką, to ja mogę bić i bić i bić. Nie wiadomo, czy ja w ogóle dobiję go kiedykolwiek. Phantom Wedge na 100% tutaj będzie dobry. Trochę czasu już zeszło. To mniej więcej średnio na takie zlecenie powinno mi w 5 minut chodzić. Ale zobaczymy. No trafiło się akurat coś, czego wcześniej nie miałem, więc... robię to w sobie pierwszy raz. Więc nawet nie wiem, co tu jest bardziej, najbardziej potrzebne. No patrzcie, tak jadę, no to coś mogę zrobić, nie? Razu gdzieś rzucić czy coś, nie? Czasem się może odbić, od razu wybuchnąć. Powiem, ale fajnie się to odbija, nie? Jak taka, kurde, piłeczka, nie? Bije się w każdą możliwą stronę. Dobra, i gdzie teraz jedzie? Blendy jedzie, no trochę niefajnie. To będzie ciężej go do wody rzucić. Ty, nie, zaczynam powoli. Ale tyle, co trzeba się naobijać, nie? Pamiętajcie, że jeszcze ja to robię Phantom Wedge, więc to jeszcze jakoś idzie. O i... Ktoś czuje, że jest przypał. Albo jedno, spróbować go stąd wyrzucić, no bo ja przecież mogę użyć tego i odesłać sobie tą ciężarówkę. W sumie można tak spróbować. Zwrócić ją i wezwać jeszcze raz. Jak go tutaj spróbować wyrzucić. No, coś czuję, że chyba nie bardzo. Zaczyna jarać. I będzie chyba niezaliczone. Jak na samym końcu walnąłem tym. Właśnie tym, no. Chyba dalej to się zbugowało. To byś jakiś pojazd rampa. Albo spróbować go z tej strony sobie wrzucić tego Phantom Wedge'a. Patrzcie, no i kurde, teraz timer w godzinę będzie trochę zaburzony przez tą misję, nie? Chyba go nie podniesie tak bardzo. Tak my czuję. Nie ma szans, żeby go podniosło. Dawaj, dasz radę jakoś. No nie, no wrzuciłem go w takie miejsce, że on już nie wyleci. I to jest tyle. Porażka. Co innego dało się zrobić, jak się nic nie dało zrobić. Tak w zasadzie, tu się już nic nie dało zrobić z tym. Jak się go nie dało to mizerem wrzucić, no to był problem.
Dobra, no nic. W takim razie będzie trzeba zwrócić ten pojazd. Dobra, no to... Nie wiem, jak to zrobić teraz. No bo ta misja, przez to, że tak długo zajęła, no to nie odzwierciedla prawdziwości tego, bo to trwa mniej więcej średnio 5 minut, a nie 11. Więc ja myślę, że tutaj po prostu utniemy ten czas o połowę, nie? W tym wypadku, no i pogramy trochę dłużej. Właśnie o te 5 minut, jeżeli coś będzie ciekawego. Teraz... W każdym razie zadzwonimy sobie od razu do Franklina w robienie cooldownu. Pierw to trzeba zrobić misję ochrony następną, nie? Jakieś zlecenie ochrony, zobaczymy co nam da. Likwidacja aktywów, dał akurat jedno z tych gorszych. To nie najgorsze, ale jedno z tych gorszych nam się rzuciło. Dobra, dojechaliśmy sobie do celu, no i musimy podążać za pojazdem. No i w sumie to tyle, nie? Jako... Że nie możemy prawdopodobnie zniszczyć tego pojazdu. Tego to wygląda jak wygląda. Na szczęście koleś jedzie bardzo chaotycznie, więc przyspieszy cały proces dosyć mocno. I cały czas nie mam pojęcia, kim cudem ja nie mogę być niewykryty jadąc czymś takim. Przecież to się rzuca w oczy każdemu. O, proszę, w dobrym miejscu przynajmniej. W sensie, bo jest bardzo blisko wszystkiego. Będę miał łatwy jakiś powrót do czegokolwiek. I tyle. Wchodzimy teraz do bazy. Okej, no to wyciągamy sobie karabinka. Wchodzimy, dzień dobry, dzień dobry. Co jest? Gdzie ja, kurde, trafiłem? Takie coś koło kasyna powstało? A, jestem w waszym garażu. Garaż import-export. To akurat ciekawe, szczerze powiem. Nie sądziłem, że takie garaże tutaj tak blisko mnie powstały. Garaż import-export, nie. Padł. Rozwalamy te, kurde, kamery. To tutaj się jeden chował. Sobie padasz, tu wszystko rozwalamy. Potem jeszcze będzie trzeba... O, jeszcze jeden był. O, ale mnie ściągnął. Ten garaż już jest wykorzystywany i to nie raz w sumie, nie? Parę razy jest wykorzystywany, ale wiadomo, tak się robi też w grach MMO, żeby oszczędzać na zasobach. Wykorzystujemy to samo pomieszczenie kilka razy. Ale to nie znaczy dobrze, oczywiście, o samej jakości takiego MMORPG-a. Chyba, że jest to, wiecie, bardzo uzasadnione, a tutaj mamy ten sam garaż wybudowany. Prawda, inne elementy są w środku, tylko jakby główne pomieszczenie jest inne, ale wszystko inne się zmieniło, więc nie jest aż tak tragicznie, tak mógłbym powiedzieć. Ale zawsze mogłoby być lepiej, tak? Używanie innej tekstury bomby. Mamy tu samą bombę, którą wykorzystujemy już chyba w 4 miejscach na ten moment, bo ją się używa na kasynie, ją się używa na Cayo Perico, ją teraz tu używamy w tej misji, chyba jeszcze w Los Santos Tuners to samo jest, więc tego trochę dużo mają. Dobra, wchodzimy na opresora i chyba uciec z policji, jeszcze przy okazji zobaczymy sobie, jak to wybucha, jak już jestem na tyle blisko. Dobra, no to jak trzeba im uciec, no to standardowo tutaj do tunelu wjeżdżamy. No i fajnie, 62 tysiące wpada na konto. Tamtą misję ogólnie policzymy sobie, jakby premia wpadła, nie? Ja bym zrobił to w 5 minut, czyli średnio tamten czas co był, no to odejmiemy o połowę i dodamy premię, aby sobie sprawdzić. Teraz następną rzeczą, jaką odpalamy, są to zadania VIP-a. Ale ja tak oczekiwałbym, nie? Taka moja oczekiwana wypłata, jaka by tutaj była, to potencjalnie właśnie jakieś takie milion, znaczy milion. Około tak 600 tysięcy bym oczekiwał. Misje VIP-a już tak dużo nie płacą właśnie, więc to akurat jest trochę ich minus, nie? Ale tak z 500 tysięcy jakby było, to byłoby naprawdę dobrze. Mnie te misje VIP-a już nie płacą tak dobrze. W sumie ze względu na to bardziej... No nie... Ciągnęli mnie. Czy tam mi opresora nie zabiorą? Nie wiem, kto mnie ściągnął. Tamci mnie ściągnęli. O tyle dobrze, bo jakby mnie zabrali tamci jeszcze opresora. O matko, co by to było? Dobra, weźmy od razu sobie karabinek. Dobra, w sumie można tam wraszować do niego. Nie wal z pistoleciku, bo to... Dobra, gdzie teraz następny cel? Tam ten cel ucieka, więc trzeba go gonić. Potem jak on zajedzie, to zajedzie na drugi koniec mapy. Ale misję VIP-a da radę nawet w 3 minuty ogarnąć. Ale w tym wypadku w 5 minut sobie ją zrobimy. Dobra, mamy gościa, no to cyk, dwie rakiety. Kurde, teraz się wydarzyło tak, jak się nie powinno wydarzyć. Dobra. Udało się to ugrać. Lecimy do tamtego. Akurat to, że oni uciekali z miasta, to bardzo spowolni tą akcję, ale w 5 minut będzie ograna ta misja. To jest długo. Ogólnie powiem tak, to jest bardzo długo jak na tą misję, co aktualnie robimy. To jest naprawdę bardzo, bardzo długo. Dobra, już tutaj już jesteśmy. W tym budynku, gdzie on to kurde miał? On się chował tutaj. Tylko widzę. Tak, namierzyło, ale... No, możemy tak zrobić. 45k.
Git, tutaj już odlatujemy. I to jest na tyle dużo, że już możemy znowu zadzwonić sobie do Franklina, tylko musi nam to wszystko minąć. Że już gra uznała, tak zrobiłem, jeszcze nie zrobiłem misji. Teraz zrobię, jak anuluję telefon. Tak, już teraz gra uznała, że zrobiłem misję, świetnie. Franklin, zobaczmy, jaki jest cooldown na misję na telefon. Z okazji. 6 minut, no to idealnie. Zlecenie ochrony. Gang się trafił. No gang nie jest najlepszy, ogólnie gang nie jest najlepszy, ale no dobra, gang też może być. Nie ma takiej tragedii. Jak byłaby ochrona aktywów, to byłaby tragedia, nie? Wszystko poza ochroną aktywów będzie dobre, no i odzyskanie pojazdu, no chyba, że Human Labs by mi się trafił. Jakbym trafił na Human Labsa przy odzyskaniu pojazdu, to też byłoby tragedia. To nawet już lepsze byłoby ochrona aktywów. Ogólnie problem z gangiem jest taki, że te boty, których trzeba ściągnąć, one gdzieś się właśnie bardzo chowają. No i czasem może być ciężko ich odnaleźć, ale na przykład tak jak tu już mi opresor, to może jakiegoś trafię. To akurat nie trafił. Oni też nie są zaznaczeni tak po prostu na mapie. Dobra, spróbujmy cały czas tego opresora nawalać, no bo jednakże on daje nam tutaj największe pole tak jakby do rażenia, nie? Zaznaczy nam jakichś botów, może to będą ci szefowie, o na przykład to był szef. Tam raczej szef nie będzie, ale... Z drugiej strony, dobra, szef kolejny trafiony. Świetnie, jeszcze dwóch. No ja bym szefa umieścił z tej strony jakiegoś. A tu tych botów jest naprawdę masa. Może helikopter by się przydał. Dobra, weźmy skosatki z Paroła. To trochę oni nawalają, ale potężnie oni nawalają. Dobra, tego sobie odeślijmy. Wróć pojazd osobisty do garażu. Skosatka będzie, znaczy Sparrow będzie dobry. Pod tym względem, że... Czekajcie, tylko trzeba już przekąski poużywać, by nas tu nie ściągnęli. Będzie dobry, bo ma nieograniczoną ilość rakiet. Będę mógł po prostu nawalać taką serią praktycznie. Dobra. W ogóle dwóch jeszcze zostało, ja nie wiem, gdzie oni mogą być. O, kolejnego trafiłem, świetnie. Jeszcze gdzieś jeden się chował. Tutaj. Z tego rogu będzie. Chyba trzeba trochę się odsunąć. Tutaj na 100% będzie. To będzie ten koleś. Opuść teren. No i łatwiutko. Dobra. To teraz znowu sobie można wezwać tego. Pojazd eksportowy aż się zrespił. Dobra, no pojazd eksportowy, no trudno, no. To mnie tego przegapię. Tutaj niestety inne rzeczy są teraz patrzane. Jak nie zniknie, no to sobie go zrobię. Po czasie, jak zniknie, no trudno, no. Znajdę następny kiedy indziej. Dobra, pokonaliśmy sobie wszystkich, to teraz możemy znowu zadzwonić do Franklina. I możemy... A, za minutę dopiero. Dobra, no to żeby nie tracić czasu, weźmy sobie od razu z M-ki kolejne zadanie VIP-a. Możemy wziąć turystę. Dobra, no to bierzemy turystę. No można byłoby zaczekać i dopiero wtedy, ale tak też możemy zrobić, żeby od razu jak najszybciej działać. No nie będzie trudne, nie? No bo te wszystkie gierki trwają chwilę, więc to naprawdę będzie bardzo łatwe. Też tutaj raczej żadnych botów też nie ma, które na nas czekają. Nie da się tego tak podnieść. Trzeba być bez. Numerki. O, to trochę gorzej. Dobra, kolejna paczka się zaznaczyła. I odlatujemy. Dobra, tutaj na doku się pojawiła. No to zabieramy. Pyk. I ostatnia paczuszka. To będzie klikanie Enteru. Nie powinno być to trudne. Świetnie, paczuszka jest w tamtą stronę. Lecimy. I kolejne 42 tysiące. Zaczekamy sobie na telefon i dzwonimy od razu już do Franklina po... Jak się tutaj już tam wszystko uzna, że no, żeście skończyło się, no to można wtedy dopiero zadzwonić. Chyba już, więc dzwonimy do niego od razu już, potem właśnie telefonik, żeby nie tracić czasu i zobaczymy, jakie zadanie się wylosuje. Oby zadanie też było jakieś fajne. Zobaczymy, jak będzie, jakie to rzeczywiście będzie zadanie, czy będzie coś okej. Czy tym razem niestety znowu będzie tragedia. Okej, zadanie myślałem, że będzie dosyć proste. Będziemy chyba jechać na budowę, ale zaraz zobaczymy, gdzie nam pokaże, gdzie trzeba zasuwać. Dobra, lecimy i zobaczymy, bo to mają być złe warunki pracy, więc pewnie będziemy zrzucali kontener, ale zobaczymy. Próbujemy zrobić sobie premię, mam przynajmniej taką nadzieję. W ogóle jak jesteśmy w pojeździe, ciekawe, nie można użyć tego tak jak tu pisze, żeby zobaczyć, jaka jest premia za właśnie za pokonanie gościa. Niestety nie można sprawdzić. Jak się jest dopiero bez pojazdu, to jest dopiero możliwe. Tam mamy tę broń, którą nam parują, abyśmy to zrobili, więc sobie wlecimy i wykonamy tym. Ja też dosyć wielu broni tutaj nie mam, bo większość jest pochowanych. Jest kontener, który
mam coś... No, kontener mam walnąć. A gdzie tu jest kontener? Lepiej jestem, czy... Idzie sobie cel. A, dobra, tam jest kontener. No bo teraz już widzę ten kontener, gdzie on się trzyma. To ja już nie wiem, czy ja już nie za późno to nawet zrobiłem. To ma być o to. Ja już właśnie nie wiem, czy to już nie jest za późno, że on już przeszedł i to już koniec. W ogóle tu idzie gdzieś jeszcze? Jest więcej tych kontenerów. O kurde. Bo to też mi się... Jeszcze raz ta misja trafiła. Zaraz tutaj stoję, ale tu już nie widzę żadnego kontenera. Tam był dźwig. Tu dźwigu już nie widzę. No wraca sobie teraz. Ciekawe, czy jak pyknie ten kontener, czy padnie od tego, by go pyknął. Nie wiem, chyba, że teraz jak wróci i pyknie ten kontener, to padnie, ale ja coś czuję, że ja chyba zepsułem to przez to, że nie wiedziałem, gdzie dokładnie walnąć. Ja coś tutaj czuję, że ja to już zepsułem. No ale dobra, zaczekam jeszcze chwilę. Bo idzie, patrzcie, teraz idzie w kierunku tego kontenera. Zobaczymy, czy padnie przez to, że nawet jak strzeliłem za szybko. Nie, stanowczo już to ominął. Nie, zepsułem. Po prostu zepsułem już premia. Jak zwyczajnie już premia się poszła. Był czas, żeby zrobić, już teraz czasu nie ma. Aba, no trudno, no to... Znowu kolejną policzyć w sposób taki. Ja pierdzielę. Tylko tragedia tutaj wychodzi zamiast dobrze. No jeszcze nie da się skupić tego pościgu. To jeszcze jest tą misję zrobione specjalnie. Dobra. Wykonane co prawda bez premii, ale pomyślałem, że zrobimy inaczej. Że zrobimy ile potencjalnie mogłem dostać, jeżeli by mi się to udało zrobić tą premię. Zrobimy trochę to w inny sposób. Tak policzę sobie to ile dostałem, ale... Zrobimy to w taki sposób, aby zobaczyć, ile potencjalnie mógłbym dostać, jeżeli bym zrobił tę premię. Ale pogramy tak, żebym zrobił jeszcze jedno zadanie, żeby chociaż jedną premię zrobić, bo to naprawdę to jest aż żart, że to nie wychodzi. Dobra, dzwonimy do Franklina. Prosimy o zlecenie ochrony. Operacja ratunkowa. O, no to bardzo dobre się trafiło. Może akurat w beznadziejnym miejscu, ale generalnie bardzo dobra misja się trafiła. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra misja. Dobra, jak już sobie tu dolecieliśmy, będzie trzeba... Prezes Securo Surf, pojazdy prezesa i Buzzard. Od razu już tam Buzzarda załatwić. To nam pomoże w znalezieniu właśnie go, poza tym, że oczywiście walnęli Flarom, no to jak będę miał rakiety, no to mi namierzy. Więc wylądujemy helikopterem i trzeba tutaj pokonać tych gości. Dzień dobry, każdego to pokonujemy. Tu jest ta ochrona, to oni tym jednym może sobie poradzą. Dobra, idziemy po klienta. Wybieramy klienta i wchodzimy. Tutaj ochrona sobie poradzi, oni sobie gdzieś tam uciekają. Dobra, zwracam sobie opresora, no bo opresor akurat teraz się już nie przyda, no bo lecę teraz sobie tym zartem. No to opresor nie będzie taki już najbardziej potrzebną rzeczą. Dobra, lecimy tutaj już powoli w dół i tutaj do kryjówki. To jest ta druga kryjówka, mi się akurat częściej to losuje blisko właśnie... O, zaliczmy. Za bardzo, ale mi się akurat częściej losuje ta kryjówka bliżej mojej bazy. Nie, to jest akurat ta bliżej mojej bazy. Dobra, świetnie, no to wysiadamy i idę tutaj jak najszybciej do punktu. Klient tam jest w wystarczającej odległości, więc jest git. Pokazało się, ile dostałem. To się rachunki nałożyły na to. Dobra, ale i tak to się policzy, to żaden problem. Ale zgaduję, że jest 30 pewno K i tyle. Dobra, teraz tutaj sobie respimy pojazd osobisty. Tutaj z tego wysiadamy. O, jeszcze sam siebie pokonałem, dobry jestem. Pojawi mi się? Pojawi się opresor? Czy się opresor już nie pojawi? Ten już się nie pojawi, bo upadłem. Dobra, no to duże pojazdy, kosatka, Wesley Sparrowa. Misję ochrony zrobiliśmy, to teraz do tego trzeba. Tutaj prezes SecuroServe, zadania VIP-a. Dobra, wszyscy się klienci po tamtej stronie mapy z Respidi. Sparrowem ich pokonamy. Sparrow akurat jest w miarę okej helikopterem. Jest dobry dlatego, bo ma nieograniczoną ilość rakiet. Znaczy wątpię, że go tak trafię bezpośrednio. Ale można by spróbować na przykład może z tego budynku. No, weźmy od razu już lunetę. Większego działa trzeba mu nawalić. Ucieka. Akurat fajnie, że bardzo blisko. Okej, okay, no to kolejny pojazd został pokonany, teraz zajmijmy się tymi. Tutaj mamy chyba molo, będzie bliżej. Zjedziemy na to molo. Najbardziej lecimy.
Kurde, jak nawalamy. Wszystko pokonane. Chyba tylko teraz zaczekać, już gra uzna, że skończyliśmy. Jeszcze ma 9 minut. Okej, okay, no to ja tutaj tak. Lespię sobie opresora już. Zlecenie ochrony i tak od Franklina by się przydało wziąć. Zobaczmy, chyba że będzie operacja ratunkowa. To wtedy opresor mi się nie przyda. O nie! O nie, najgorsze co mogło być. Dobra, lecimy tym helikopterem. Opresor i tak się nie przyda. Ochrona aktywów. Ej, przynajmniej blisko. Ale najgorsze co może być. A. Ale, ale dobry jestem, nie? Normalnie skillsy, przynajmniej obok mnie zrespiło, więc no można by nazwać, że przynajmniej straty jakieś dobre. Wszystko tutaj jest, oni pewno będą jechali tylko z jednej strony. Nie, z dwóch stron są. Od góry i od dołu mogą być. Nie no, fajnie tak sobie ich do nich pobić, ale to jest naprawdę najdłuższa misja przez to, że trzeba to chronić. I no, wyposażenie kasyna w ogóle to jest. W ogóle tak widzę, to oni strasznie na mnie jakby jadą. Czy jak ja bym się schował na jakimś budynku na samej górze, to byłoby źle? Ciekawe by to było. Czy na jakiejś na samej górze, czy coś. Tutaj w ogóle wydaje mi się, że wystarczyłoby zasłonić to jakimś pojazdem. Ciekawe, czy w ogóle mogę ruszać te pojazdy. Ty, mogę. Tak serio, nie? Co jeżeli bym to ja zasłonił? No, da się. No to się da! Możliwe, że wtedy nie przejadą. Ciekawe, ile w tym racji, co ja mówię. Zobaczcie, oni to teraz nie przejadą i koniec. No nic na drugą stronę będą musieli zasuwać. Na przykład tak to zostawić. Tylko mam jedną stronę do ochrony. A ewentualnie jeszcze nie jakby tutaj przeszli, no to dostawić drugi samochód. Co jest? Przeteleportował się. Właściwie już chyba nie ma co tego chronić, bo 30 sekund to oni już zniszczą wszystkiego, więc jak na moje można tam już blokadę wyłączyć. 50 tysięcy. I też generalnie powiem tak, ta wypłata zależy od tego, ile tu jeszcze ochronimy tych części wyposażeń kasyna, więc nie możemy też nic zostawić. Tak kompletnie. Więc to jest naprawdę najgorsza misja chyba jaka może być. Dobra. Ona trwa tak długo, że na zakończenie dzwonimy sobie do Frankina i wykonamy jedną misję. Wiem, że niby już jest po czasie, prawda? Ale zrobię chociaż jedną misję, chcę zrobić. Aby była na premii. I chociaż jedna misja musi być na premii. Ją sobie zrobimy, no to ja już sobie policzę i zrobimy tego podsumowanie. I oraz potencjalnie ile można było więcej zarobić, gdybym tam te dwie misje też wykonał. Okej, okay. Wspólnik, to już chyba robiłem wcześniej, nawet parę razy mi się wylosowało, więc ciekawe co teraz będzie. To będziemy musieli w takim razie zrobić z jego samochodem. Okej, okay, czyli potrzeba założyć bomba. Okej, okay, no to założymy bomba. W takim razie wsiadamy i jedziemy z tym. To jest właściwie misja trochę na czekanie, ale dwie strony trochę zajmie dojechanie. Dobra, mamy bombę zamontowaną, więc jedziemy. $500 to całe kosztowało. Teraz trzeba zawieźć samochód i najlepsze jest to, żeby go nie uszkodzić. Albo uszkodzić jak najmniej jest to tylko i wyłącznie możliwe. No bo będzie trzeba potem znowu pojechać, go naprawić, a najlepiej jest go w ogóle nie uszkadzać. Na szczęście oczywiście cel jest z powrotem bardzo, bardzo blisko, więc na spokojnie, bez problemu. Nie, normalnie. Teraz trzeba tylko czekać na wymeldowanie, więc praktycznie AFK teraz. No i na moście będzie można sobie na niego tutaj popatrzeć. Także wyjdziemy sobie i możemy sobie popatrzeć. I oczywiście na pewno dobrze. No i cel do niego wsiądzie. Okej, okay. No też może być, że dopiero jak będzie odjeżdżał, dopiero wtedy. No tak jak do niego wsiądzie, no to od razu ta bomba za 500 wystarczy. Dobra, już zaraz sobie nasz koleś będzie wychodził, więc będzie można sobie na niego tam, no to spojrzeć. Jak już sobie tam wychodzi z tego oto hotelu i będzie można zobaczyć od razu też tam na samochód. Jest stąd nawet widoczne to auto. Dobra, już powoli wchodzi, wszedł i bum. Metoda na sukces, opuszczamy teren. I proszę, 127 tysięcy. No i 105 tysięcy traciłem, czyli naprawdę bardzo dużo traciłem przez to, że no się nie udawało. I ten czas akurat jest inny, taki rzeczywiście nie był. No i właściwie to można już tutaj zakończyć nasz timer.
No bo wszystko jest zrobione, no. A więc podejdźmy sobie do podsumowania. Więc jeśli chodzi o sam tak naprawdę zarobek, no czas był trochę przedłużony niż wcześniej, ale no jednakże wylosowała się jedna bardzo zła misja, dwie, które akurat na telefon niestety nie ogarnąłem. No i tak jak sobie zobaczyłem wstępie, no to dostałem za godzinkę, nazwijmy to, około 500k. Jednakże jakbym jeszcze zrobił tę premię, byłoby 700k. Nie jest to cały czas bardzo, bardzo dużo ilość kasy nawet na tej premii. Nie, także jakaś odskocznie zawsze jest. I jednakże to też trzeba by powiedzieć. Jest to prawie na tyle dobre. Prawie, tak jakbyście robili normalnie kontrakt na doktora Dre. Więc te premie są całkiem okej. Co prawda one cały czas do Kajo Perico czy do kasyna cały czas nie mają podjazdu. Jest jeszcze im bardzo daleko. Ale to już jakiś krok, żeby też warto sobie je ogólnie robić, no bo wiadomo, bardziej chodzi o same te misje ochrony, no bo pasywny dochód się wtedy zrobi w sejfie. Więc myślę, że i tak czy siak warto sobie robić. A więc to byłoby na tyle, do następnego, cześć.